Cześć wszystkim. Pokazali mi coś tutaj między tymi dwoma ekranami, więc sobie stanę. Jestem Beata, jestem projektantką graficzną i zajmuję się takim projektowaniem, które bardzo zahacza o projekty komercyjne i z dużym klientem, ale nie tylko z dużym klientem. I dlatego nie chciałabym za bardzo przedłużać i mówić o tym, czym się zajmuję na co dzień, bo to jest na stronie internetowej i na bieżąco jest to pokazywane w sieci, ale chciałabym tu ten czas wykorzystać na powiedzenie wam o takim know-how, jak takie projekty od początku powstają, a że mam bardzo mało czasu i wiem z autopsji, że potem będę mówić bardzo szybko, to chciałabym dla wszystkich nieśmiałych osób, to jest mój numer telefonu, można w trakcie prezentacji do mnie napisać, ja na pewno na każde pytanie odpowiem, bo ciężko zadaje się pytania przy takim dużym gremium, a wierzcie mi, że jest was dużo, na szczęście was nie widzę. Lecimy dalej. Ja mam 31 lat, od około 10 lat zajmuję się projektowaniem graficznym z większym lub mniejszym powodzeniem, a tak naprawdę w takiej strukturze projektowania modyfikacji graficznej i fotomanipulacji, nie nazywając tego bardzo płytko kolażem, dopiero od jakichś 5 lat i opowiem wam też o takich rzeczach, które się robi tylko i wyłącznie dla siebie, które nie są częścią zarobkową stricte, ale które bardzo fajnie wpływają potem i rezonują na coś, co jest ewidentnie projektem komercyjnym, złożonym i gdzie pojawiają się realne pieniądze. Dobrze, to nie będzie o mnie. Tak mniej więcej pracuję, więc to jest bardzo taki slajd, żebyście mieli też na uwadze to, że jestem freelancerem, więc pracuję w przestrzeni domowej cały czas. I tutaj powstają mniej więcej wszystkie projekty, które do tej pory udało mi się zaprojektować. A moją taką domeną w projektowaniu zawodowym jest taka fotomanipulacja i projektowanie kolaży albo takich konstrukcji 2D, ale jakby w strukturze, która wam się wydaje, że jest 3D. I te projekty, które wam pokazuję, to są w 100% projekty, które są wykonane w technikach komputerowych, czyli nie ma tutaj żadnej ingerencji rąk czy papieru, który jest skanowany albo który potem trafia dopiero do komputera. No ale oczywiście są też projekty, które w 100% są warsztatem manualnym. I tutaj też wam chciałam pokazać, że ta praca dzieli się generalnie na dwie części. Jest pracą analogową, ale też jest pracą cyfrową, a na samym końcu pokażę wam, że to bardzo fajnie funkcjonuje już w druku i w takich materiałach, które są robione dla klienta i to, że klient też takich rzeczy potrzebuje i to ma jakby gdzieś tam wyższą wartość. No ale jak gdyby do brzegu, bo czas ucieka. Kilka słów o takim projektowaniu, które pewnie też was interesuje, czyli jak zdobywać albo jak się robi projekty dla takich klientów jak magazyny, jak publikacje drukowane i jak na przykład dochodzi do efektu finalnego i jak rozmawiać z klientem, jak go przekonać do własnej wizji. Bo ja trochę pracuję na takiej zasadzie małej ilości kompromisów. Na razie się prześlizguję w tym temacie, jakby wychodzi mi to z jakimś tam powodzeniem, ale uważam, że dopóki mamy pewność swojego projektu, to warto go bronić i go bronić słownie, bo nie każdy projekt umie się obronić wizualnie. Oczywiście chciałabym, żeby wszystko się broniło wizualnie, ale nie każdy projekt jest gdzieś tam czytelny bezpośrednio, więc dużo rzeczy trzeba sobie dopowiedzieć. Te rzeczy, które wam teraz pokazuję, to są ilustracje, projekty robione do magazynu Zwierciadło. I tu ewidentnie jest taka sytuacja, że to ja trochę wymuszam na kliencie, czyli w tym momencie na wydawnictwie, szereg informacji, jakie będą mi potrzebne do stworzenia takiego projektu, a jak doskonale wiecie, jest to fotomanipulacja, czyli są to projekty graficzne, fotograficzne, w których nie ma tej kultury szkicu, o czym będę wam później mówić, tylko tutaj mówię na szybko o tym, jak to funkcjonuje. Jak się pracuje z takim klientem, który jest dosyć ostrożny w swoich potrzebach, też ma określonego odbiorcę. W tym wypadku jest to tak naprawdę kobieta świadoma, dojrzała, prawdopodobnie wykształcona. I jak bardzo można
pozwolić sobie na pewnego rodzaju przenośnie w takich projektach. Dlatego fajnie jest dyskutować z klientem, pokazywać mu, że możemy zrobić coś więcej niż tylko samą ilustrację, możemy zrobić z tego jakieś story, możemy doprojektować jakąś ciekawą typografię rysunkową i tego typu rzeczy się również pojawiają. I to wynika głównie z tego, że im bardziej się też poddamy wizji klienta, tym nie będziemy zadowoleni z własnego projektu, a jednak fajnie jest być zadowolonym z efektu, jaki potem osiągamy, bo jakby jesteśmy projektantami, którzy chcą bronić trochę swojego stylu i swojej pracy. Jakby tu jest kilka prac, ja wam teraz pokazuję to, co, realizacje moje do druku, do różnych magazynów, i, że właściwie nie chcę powiedzieć, że klient nie ma nic do powiedzenia, bo to by źle zabrzmiało, ale wysyłając ilustrację do magazynu, popieramy się też jakby argumentacją słowną, co, jak i dlaczego i z czego to wynika. Podobnie jest przy większych projektach, to jest projekt dla marki Komono, promujący ich linię zegarków nowych i tutaj jakby te zasady troszeczkę były odwrócone, ponieważ to marka sama zgłosiła się do projektanta, do 10 projektantów z potrzebą przedstawienia pewnych założeń tutaj marketingowych, bo tak naprawdę reprezentujemy ich jako markę i promujemy kolekcję zegarków, ale tak naprawdę klient się zgłasza po wasz konkretny styl, po waszą stylistykę i tak naprawdę w tym momencie już nie ma za wiele do powiedzenia, bo wy podpisujecie to swoim nazwiskiem i tak naprawdę chcecie tego bronić i być z tego tak naprawdę zadowolonym, więc ja życzę każdemu tutaj na tej sali, żeby miał takie projekty. Oczywiście są też projekty dla innego rodzaju klienta, czyli klientem jest w tym momencie artysta, muzyk. I tu jest taki trochę zgrzyt, że teoretycznie my też jesteśmy tymi artystami, chcielibyśmy być tymi artystami wizualnymi i ścieramy się trochę z wizją innego artysty, czyli tego muzycznego, który dostarcza nam ten content muzyczny. I tu jest zupełnie inny rodzaj współpracy, ponieważ ona musi zejść trochę na taki poziom, przynajmniej w moim wypadku, tak to wygląda, że schodzi na taki poziom bardziej intymny, czyli niejako trochę się zaprzyjaźniamy z tym twórcą. Musimy też wejść w nastrój jego, dlaczego zrobił tą płytę. Bardzo często jest tak, że prosimy takiego artystę muzyka o to, żeby nam podesłał swój materiał muzyczny, nawet jeżeli jest przed masteringiem, nawet jeżeli jest surówką dźwiękową, bo projektant chce usłyszeć, co jest na rzeczy i jak może razem wejść w taką współpracę z projektantem. To jest mój Behance. Zapraszam wszystkich serdecznie. Można obejrzeć dużo projektów. Pokazuję to dlatego, żeby też osoby, które zaczynają dopiero projektować i nie mają za bardzo się czym pochwalić i mówią sobie, okej, ale ja nie mam za bardzo co do pokazania, że moje portfolio jest puste, mam dwa projekty, nie chcę się nimi chwalić. To nie jest tak do końca, że trzeba mieć te projekty gdzieś tam osobiście wielce przedstawione. No ja nie mam, jakby nie jestem w kulturze Behance'a za bardzo, obiecywałam sobie w tym roku, że to zrobię, nie udało mi się. Może to wynika z tego, że moja praca osobista mnie bardzo mocno angażuje, ale jeżeli dobrze przedstawiacie swoje prace, czy publikujecie je w social mediach, czy są drukowane, czy dzięki czemu potem jakby szersze gremium je widzi, nie ma takiej potrzeby, żeby się stresować, że nie wiem, że nie mamy rozbudowanego Behance'a, tak? Jakby ja nie jestem taką osobą, która gdyby też czerpie jakieś korzyści projektowe z Behance'a. O co chodzi z tą fotomanipulacją i czemu generalnie jest to hot i czemu klienci w ogóle to kupują i jak to wygląda? Jakby chciałam wam to wytłumaczyć na przykładzie pizzy, czyli przedmiocie, albo bardziej bym powiedziała jakby czymś mega ważnym w moim życiu. Myślę, że w waszym też. To jest tak jakby taki przedmiot, umówmy się, że to jest produkt finalny, który interesuje klienta. Jest on okrągły, klient go zna, klient go lubi, klient go chce zjeść, chce go skonsumować i poczuć się dobrze. A to, co ja robię i to, co też muszę sprzedać, to jest mniej więcej to. I jak to się dzieje, że coś, co jest
oficjalnie wszystkim znane i coś, co jest powiedzmy idealne, bo jest to okrąg, w ten sposób jest bardziej interesujące. I jak to działa? Jak nazywa to sobie pizza Barakus, niech tak zostanie. Pokażę wam teraz pewien taki, starałam się przed tą prezentacją sobie ułożyć pewien plan i pomyśleć sobie właśnie, dlaczego to wszystko działa i czemu klient jest faktycznie zawsze zadowolony, nawet częściej niż ja. I wynika to z tego, że bardzo lubimy patrzeć na twarze, na rzeczy, sytuacje, które już znamy. A jeszcze ciekawiej, kiedy one są w jakiś nowy sposób przedstawione. I to jest coś, co nas w dany sposób intryguje, bo włącza nam się syndrom pewnego sentymentu. Lubimy to, w jakiś sposób jest nam to znane, tak jak mówię wam, jakbyś rozpoznajecie siebie po twarzach. Ale jest to jakby z użyciem różnych narzędzi przedstawiane w zupełnie nowy sposób. I w ten sposób jakby bardziej nas to interesuje, bardziej chcemy, bardziej nas to po prostu potocznie mówiąc jara. Ja też żyję w takiej kulturze obrazkowej i modyfikacji różnego rodzaju, modyfikacji graficznych. Nie chcę tego właśnie spłaszczać do kolażu, bo za chwilę wam pokażę mój pulpit pracy i jak to wygląda od strony technicznej, żebyście też mieli wyważone zobaczenie, żebyście zobaczyli, że to nie jest po prostu cięcie obrazków na jakieś ścinki, tylko gdzieś jest ten proces przemyślany. Ale chciałam wam pokazać kilka takich slajdów, które świadczą o obecnych trendach w takich typowo obrazkowych, digitalowych sytuacjach, w których ja też gdzieś tam siedzę obecnie zawodowo. Że im więcej po prostu się dzieje i opiera się na przeróbkach graficznych, na nakładaniu różnych filtrów, atrybutów, ale wszystko bazuje na istniejących obrazkach. To jest jeden z moich ulubionych projektantów, to jest Hasan Rahim, a to jest okładka muzyczna Jacques'a Greena. To jest Rodina, bardzo fajne studio, które też opiera się na takiej już generycznym przetwarzaniu obrazu. No ale do brzegu, jak gdyby funkcjonujemy teraz w takiej kulturze, co mnie się osobiście bardzo podoba, bo jest to taki maksymalizm projektowy. I tego jest bardzo dużo obecnie, jakby te nurty minimalizmu dla mnie też już nie są tak do końca hot. Ja wiem, że mówienie o tym w ten sposób może nie świadczy o mnie o tyle dobrze, że sugeruję się tym, co jest tu i teraz, ale bardziej chciałam wam powiedzieć to w kontekście trendów i tego, żeby przeglądać, żeby oglądać to, co się obecnie wydarza, nowe projekty i nie sugerować się tym, że coś jest trendy, bo trendy przemijają, ale bardziej wyszukiwać sobie pewne małe rzeczy, które są nam w tym momencie potrzebne w projektowaniu, bo żyjemy w czasach, których dzieje się wszystko na chwilę i też jarają nas rzeczy, które są na chwilę i tego typu rzeczy nas interesują. Nie już nie interesuje nas prosty layout i jakby prosty zapis linearny, ale rzeczy, które są maksymalistyczne w projektowaniu. Chciałabym też wam opowiedzieć krótko o takim o projekcie modowym. Poproszono mnie o, żeby też przedstawić, jak wygląda taka współpraca na poziomie projektanta, który jest freelancerem, a z marką, która jest dosyć duża i jest marką modową i która zgłasza się do projektanta po bezpośrednią rzecz. I tutaj jest, na szybko wam pokażę projekt, który jest 100% projektem komputerowym, który bazuje na zdjęciach klienta. Ale klient zgłasza się po konkretną stylistykę, tak? Czyli ja dostaję po prostu masę tworzywa, masę materiału, masę fotografii edytorialowych, modelek, modeli. Mam podane na dłoni, że słuchaj Beata, będziemy robić kampanię walentynkową, chcielibyśmy, żeby to było pokazane w zupełnie nowy sposób i co ty na to? Więc ja też muszę przekonać klienta do tego, że coś, co jest temat, który jest sztampowy, czyli walentynki, w jakiś ciekawy sposób da radę jeszcze pokazać. I tak powstała kampania walentynkowa. Co więcej, to są rzeczy, przy których powstały też krótkie animacje, więc to była taka trochę dla mnie nowość, czyli praca na warstwach, bo kolaż jest pracą na warstwach, a w dodatku coś, co będziemy mogli w jakiś ciekawy sposób poruszyć, bo okazuje się, że ten nasz wzrok jednak najbardziej skupia się na rzeczach, które się ruszają i
te rzeczy były właśnie stworzone specjalnie pod digital, nie były drukowane, więc to wszystko było rzeczą, która była w sieci. Oczywiście są też inne projekty i są to projekty mniej lub bardziej złożone. To są projekty, które funkcjonuje na zasadzie współpracy z fotografem, gdzie tak naprawdę idziecie na sesję, jesteście trochę art dyrektorem takiej sesji, to znaczy stajecie, są osoby, które są fotografowane i wy im trochę dyrygujecie, jak mają pozować, żeby to potem było łatwe w jakiejś modyfikacji graficznej. I tu też jest taki przykład, pokażę wam taki przykład takiej sesji. To jest Tribute to Ettore Socca, tribute do włoskiego projektanta, który zrobiłam ja z fotografką Paulą Patocką i to był projekt totalnie robiony dla siebie, czyli do szuflady. I to jest projekt, który przeleżał rok w szufladzie, mimo że myśmy usilnie starały się zrobić rzecz typu zrobimy projekt, wyślemy to do różnych magazynów i na pewno nas coś opublikuje. No tak się nie stało, dopiero po jakimś czasie okazuje się, że projekt musiał dojrzeć i dopiero po jakimś czasie ktoś do nas napisał, że wiemy, że robiliście taki projekt, widzieliśmy go w internecie, w sieci, chcielibyśmy go opublikować, więc warto robić rzeczy, które są tylko i wyłącznie na wasz użytek, bo to daje wam też takie pole zabawy, nie jesteście obarczeni żadnym klientem, a okazuje się, że potem jeden czy drugi periodyk, magazyn chciałby to opublikować, co jest bardzo fajną ostatecznie nagrodą za taką pracę autorską, a w dodatku no, wyżycie artystyczne jest o niebo wyższe niż takie płaskie, ograniczone briefem. Muszę lecieć trochę szybciej, bo jeszcze mam sporo do powiedzenia. Wracając do tematu, dlaczego coś, co jest projektowane w sposób z użyciem fotomanipulacji, czyli przeróbek graficznych, kolażu, digital kolażu, manipulacji fotograficznej, dlaczego jest to fajne i czemu my to kupujemy, czemu ja to kupuję, czemu wam się to podoba, czemu się to podoba klientowi. I okazuje się, że najsilniejszym uczuciem związanym z tym jest sentyment, czyli to przywiązanie, coś, co jest ikoniczne i coś tak naprawdę należy do takiej wielkiej półki, która jest dobrem wspólnym. No i teraz chciałabym wam powiedzieć, pokazać kilka takich rzeczy, które jednocześnie nam się dobrze kojarzą, bo znamy je z innej struktury i z innego użycia. Coś, co jest, tak, ja lubię chleb, tak, na przykład jestem fanką glutenu, to na przykład to będzie na mnie dobrze działać, bo jest wykorzystane coś, z czym mam dobre uczucia i dobre emocje. Mam teraz taki mały test. Chciałam, żeby podniosły rękę osoby, które wiedzą, co jest na slajdzie. No dobra, czyli wszyscy wiedzą. Nikogo to nie zdziwiło, że obrazek, który jest rozmazany, ale wszyscy wiedzą, co to jest i kto jest jego autorem i kiedy prawdopodobnie powstał. I to jest właśnie ten rodzaj sentymentu, o którym ja mówię. Mona Lisa jest takim przykładem idealnym obrazka, który po pierwsze jest w domenie publicznej, czyli jest dobrem wspólnym. Możecie je wykorzystywać komercyjnie w każdym projekcie. Możecie nawet zrobić papier toaletowy z nadrukiem Mona Lisy. Nikt się do tego nie przyczepi, bo jest w domenie publicznej. Zupełnie innym rodzajem jest utwór zależny, ale tutaj Magda Miernik, która ma konsultację na górze, wam powie więcej o prawach. Utwór zależny to już jest zupełnie nowe dzieło, powstałe na podstawie dzieła oryginalnego, więc Mona Lisa jest takim dziełem przerobionym, przedyskutowanym, sprankowanym do krzty emocji, a jak za każdym razem wywołuje w nas jakieś fajne uczucie, bo jest to obraz nam powszechnie znany, jest on ikoną popkultury, więc my go z marszu kupujemy i bardzo jakby też przyświecały mnie takie uczucia w projekcie na przykład tutaj dla marki Medicine i projekcie też z użyciem Mona Lisy. Ona miała się tam nie znaleźć. W ogóle klient nie za bardzo był zainteresowany włożeniem Mona Lisy na mural, bo kto to teraz kupi i w ogóle to jest takie nudne. Więc tutaj też jakby ta droga negocjacji była dosyć długa i kręta, ale dzięki agencji, która wtedy obsługiwała ten projekt, to się udało. I co? Jakby dla mnie też Mona Lisa była takim fajnym płótnem, tym fajnym podłożem do przeróbki, czegoś, co wszyscy znają, coś, co ja mogę, gdzie ja mogę pokazać swoje umiejętności albo przekazać swój styl, w jakim pracuję, czyli 100% włożenia tego, czym się zajmuję, w zupełnie jeden obrazek. Coś, co jest ikoną popkultury i coś, co
ludzie, którzy będą jechać autem, a mural był w takim miejscu przy ruchliwej ulicy, że na pewno zwrócą uwagę, bo pojawia się ta sytuacja, kiedy macie przed oczami coś, co kojarzycie, co wam się, co macie, co pamiętacie po prostu. Więc to było z powodzeniem, ta sytuacja była takim dobrym dla mnie też zaskoczeniem, że to było gdzieś tam w jakiś fajny sposób kupione, że projektowanie rąk nie brudzi i że warto się angażować w takie projekty. Pokażę wam krótki filmik z malowania tego. No właśnie, jakby niedaleko nie trzeba szukać. Ostatnia kolekcja Virgila Abloha z Off-White'a dla IKEA i możemy sobie kupić podświetlaną Monalizę ładowaną przez USB. Jakby ten motyw jest cały czas hot. Jak gdyby te takie podstawowe rzeczy bardzo często funkcjonują bardzo dobrze i ja też was zachęcam do wykorzystywania materiałów, które są w domenie publicznej, bo tego jest bardzo dużo i z każdym rokiem, z każdym 1 stycznia kolejnego roku kolejna baza ogromnej ilości materiału przychodzi do domeny publicznej, bo jak większość pewnie z was wie, potrzeba 70 lat od śmierci twórcy, żeby użyć jego projektu ponownie komercyjnie. Więc jak ja umrę, to 70 lat po mojej śmierci możecie się tym zająć. No chyba, że szybciej umrę, nie wiem. Tak. No więc tak, jakby podsumowując, to są rzeczy, które znamy, to jest coś, co jest sentymentem, coś, co jest wpisane w popkulturę, bo to jest bardzo popkulturowe, i czyli emocje, jakie są z tym związane, czyli no, są raczej dobre emocje niż złe, raczej się z tego śmiejemy i uśmiechamy, bo używanie złych emocji nie byłoby pożytkiem dla takiego projektu. I coś, co jest nazwane tymczasowością, bo ten projekt funkcjonował na tej ścianie miesiąc. Jest to bardzo krótki okres czasu. Były takie wiadomości i telefony pół roku później, gdzie jest mural, bo jestem w Warszawie, czy mogę zobaczyć. Już nie można było. I więc jak gdyby też z tyłu głowy, projektując rzeczy, które są na szybko, na krótko, muszą mieć takie pole rażenia, muszą być osadzone tu i teraz, muszą jakby was zaciekawić, ale jak gdyby z perspektywy projektanta wiemy, bo to nie są projekty. Tak, mamy rozłożone projekty brandingowe i mamy produkt, ten jest logo, które działa w czasie, czyli załóżmy jest to na kilka lat, inwestycja klienta w logotyp. Tak, tutaj to są projekty, które muszą mieć taką siłę rażenia jednorazowego i dlatego ja napisałam sobie to tymczasowość, mimo że one potem gdzieś rezonują, to funkcjonuje dalej w strukturze w sieci, czy jest to gdzieś tam przyczynkiem do zrobienia innych projektów. No i zupełnie identyczna sytuacja z Chopinem. Tu jest też taki case, że Chopin oficjalnie jest dobrem narodowym i oficjalnie wszystkie materiały związane z Chopinem możecie wykorzystywać. Czyli wizerunek Chopina jest oficjalnie uznany za nasze dobro wspólne i możemy komercyjnie z niego używać. To był projekt niekomercyjny, to jest projekt wyrobiony we współpracy z Good Looking Studio i tak naprawdę on miał być trochę takim tribute, takim follow-up do poprzedniego muralu, który był w Warszawie na Tamka.
Ten mural został zamalowany, bo niestety funkcjonował tylko 2 miesiące, ale tutaj był inny problem, problem też takiej niezgody społeczeństwa, które mieszkało w sąsiedztwie tego muralu, a jeszcze większe emocje wywołało jego zamalowanie. Czyli zobaczcie, jak bardzo się ludzie przywiązują do czegoś, co jest niekomercyjne, albo coś, z czym mają właśnie tę dobrą koneksję emocjonalną i jak to nas też zaprowadziło, co byliśmy też bardzo mocno zdziwieni przy tym projekcie, który nie był komercyjny, a PR-owo był po prostu bombą i wszyscy o tym chcieli pisać, wszyscy chcieli wiedzieć więcej. I dzięki temu i dzięki też takiego zaangażowaniu naszym po zamalowaniu Chopina pierwszym muralu, po konsultacji z konserwatorem zabytków udało się ten mural po prostu odmalować i stworzyć zupełnie nową rzecz. Jakby to też funkcjonuje w ten sposób, że można sobie jakoś niektóre rzeczy sympatycznie załatwić też. No. Projekty zaangażowane. To są projekty, które chciałabym, żeby każdy z projektantów gdzieś tam miał z tyłu głowy, że nie tylko robi się rzeczy dla klienta, ale też robimy rzeczy, które mają pewną siłę rażenia, albo komentują rzeczywistość, albo nakłaniają do pewnych zachowań. I ja też takie projekty wykonuję. Czyli robimy tak naprawdę robotę, która nie ma jakiegoś odzwierciedlenia finansowego, bo to są projekty robione za darmo, ale jako projektanci jakby nie możemy zapominać, że naszym ogromnym działem, ogromnym jakby tutaj bronią jest fakt, że możemy komentować rzeczywistość poprzez rysunek czy poprzez projekt, więc to są rzeczy, które w jakiś sposób potem mogą kogoś do czegoś zachęcić, mogą komuś w czymś pomóc, ktoś może je potem wydrukować, może je gdzieś do czegoś użyć, może je też zregramować, tak było w przypadku tego projektu, który był przed wyborami europarlamentarnymi, który po prostu zrobiłam w dzień wyborów w godzinę, bo miałam jakieś takie głębsze uczucia i chciałam się dołożyć jakąś kostkę do tego, żeby ludzie poszli na wybory, więc ja bardzo zachęcam was do robienia takich rzeczy, bo sami jako projektanci poczujecie się lepiej, że możecie robić coś więcej niż projekty tylko i wyłącznie w pracy albo dla jakiegoś klienta. No jest też temat tu i teraz, czyli to, co dotyczy mnie osobiście, czyli sami siebie wyrażacie. Czyli jeżeli ja na przykład jestem fanką glutenu, to komentuję to wizualnie i jakby to jest coś, co jest niezmiernie połączone ze mną. Czyli moje projektowanie jest trochę taką moją tożsamością i jak gdyby ja się tego nie bronię i staram się jak gdyby też w tym tonie cały czas funkcjonować, bo wtedy projektowanie staje się bardziej autentyczne. Więc jeżeli ja w lipcu zdecydowałam się porzucić mięso, no to ten plakat trochę zmienił formę po prostu. A propos projektowania tu i teraz, pokażę wam to na jednym przykładzie, to jest przykład sprzed 3 lat, 2016 rok. Frank Ocean wydaje płytę Blond, bardzo zresztą fajną płytę, ale jest to też gorący okres w Stanach, bo wtedy trwa kampania prezydencka. I oczywiście to też świadczy o tym, że interesujecie się tym, co się dzieje na świecie, komentujecie rzeczywistość, komentujecie coś, co jest tu i teraz i to jest też bardzo fajne, bardzo rozwijające, bo przy takich projektach, które są komercyjne i potrzebują przekazać pewną historię, pewną ideę, bardzo fajnie jest wiedzieć, jakie są dane nastroje polityczne, to co w danym momencie czujemy, jak reagujemy na różne rzeczy, więc ja jakby biorąc pod uwagę kontekst, że mamy okładkę Franka Ocean i że są wybory parlamentarne i wiemy, kto je wygrywa, jakby robię sobie coś w rodzaju mashupu. No więc to są takie bardzo małe obrazki, które ja się czuję dobrze, bo mogę jakoś skomentować rzeczywistość, ale też dużo osób jakby jest z tym ze mną i jakby to takie, wiecie, wewnętrzne, graficzne wsparcie jest bardzo potrzebne. 3 zdania o upcyclingu. Upcycling to jest taki rodzaj recyklingu, którym używamy rzeczy, które już mamy, czyli materiały, które istnieją w celu zaprojektowania czegoś, co będzie miało wyższą wartość, no w tym momencie, w tym wypadku projektową niż oryginał.
I to też takie nawiązanie do kultury kolażu, kultury skrawków, kultury przeróbek, że bardzo fajnie i bardzo fajnym nurtem obecnie jest, wiedząc, że teraz mamy takie, a nie inne problemy, jeżeli chodzi o skalę ekologiczną, jakby to nie jest wykład o tym, ale chciałam wam powiedzieć, że są tacy projektanci, którzy już bardzo z powodzeniem sobie z tym radzą, czyli robienie czegoś bardzo oryginalnego, użytkowego, na użytek własny, na użytek innych projektantów, ale coś, co powstaje z materii istniejącej, więc kolaż niejako i robienie czegoś z rzeczy, które już istnieją, też trochę się wpisuje wizualnie w taki proces, bo nie robimy nadprodukcji materiałów i to jest bardzo, bardzo fajne. To też przykład takiej okładki takiego duetu muzycznego Matmos. To jest w ogóle przepiękna okładka moim zdaniem, jedna z ładniejszych, jakie w ogóle widziałam w tym roku i ona jest wykonana ze śmieci. 100% upcycling story i była taka historia, której poproszono nas, portal biletomatowy Going zaprosił projektantów do stworzenia reanżacji tejże okładki i projektanci byli poproszeni o zrobienie przeróbek tej okładki, spotykając jakieś śmiecie na swojej drodze, więc wyobraźcie sobie. Tak, to znaczy to była taka, słuchajcie, taki weekend, w którym wszyscy chodzili sobie po parku i było miło, a ja chodziłam z aparatem i wszystkie śmieci fotografowałam, tak? Albo wchodziłam do śmietników i robiłam zdjęcia z fleszem. Więc to też dało mi też do zrozumienia i taki fajny feedback też dla nas samych, że jest to temat bardzo, bardzo ważny i to była moja propozycja. Graficznie oczywiście już przetworzona i wrzucona do komputera, więc to jest propozycja nie zrobiona analogowo, czyli nie ze śmieci, które zebrałam, tylko ze sfotografowanych skrawków. Więc jakby ten upcycling jest jak gdyby fajnym kierunkiem, bo możemy też jako projektanci o tym mówić i to jest ważne. Projekty kreatywne dla instytucji. Muszę tutaj troszeczkę przyspieszyć, ale powiem wam o projekcie, który był dla mnie bardzo ważny w tym roku. Jest to projekt dla Teatru Syrena, jest to projekt do spektaklu, który jest musicalem, ale mówi o bardzo ważnej kwestii, jest to choroba dwubiegunowa afektywna. Dlaczego o tym projekcie mówię? Po pierwsze, bo do tego projektu zostałam zaproszona przez Pawła Fabiańskiego, to jest bardzo fajny fotograf i na pierwszym spotkaniu z Pawłem powiedziałam mu, Paweł, wiesz co, jakby ciężko mi jest mówić z tobą na ty, bo jeszcze 5 lat temu wysyłałam do ciebie maila, czy mogę ci trzymać aparat na twojej sesji. A teraz mamy szansę razem pracować, więc jak gdyby ten progres dla mnie był bardzo znaczący i bardzo mi było miło, że mnie zaprasza do takiej współpracy. A druga była taka, która w 100% wykorzystuje umiejętności analogowe w połączeniu z cyfrowymi. I projekt wyglądał mniej więcej tak, że zrobiliśmy sesję zdjęciową. Ja z tej sesji poprosiłam Pawła, żeby dał mi surowe wydruki swoich fotografii. Ja je po prostu wydrukowałam w ilości 20-30 sztuk. Zrobiłam makiety ręczne. To, co widzicie, to są makiety ręczne. Środkowa jest oryginalną makietą ręczną, fotografowaną ponownie przez Pawła. A ten trzeci obrazek to już jest po lekkiej postprodukcji. I tutaj z bliska wam chciałam pokazać, jak fajnie działają projekty, które są drukowane, projektowane ręcznie i ponownie fotografowane, jak gdyby jak ogromną wartość są, dają, jak ogromną wartość i taką przewagę niejednokrotnie ma projekt, który jest papierowy. No więc ten projekt był wykonany takimi technikami, do tego była zaprojektowana cały key visual, powstał również taki buklet, program teatralny, w którym użyliśmy te wszystkie fotografie. I o tyle tutaj było trudno zrobienie projektu dosyć ryzykownego wizualnie, a instytucja, z którą pracowaliśmy, była państwowa, czyli finansowana z budżetu państwa, więc wyobraźcie sobie, że wysyłacie projekt i czekacie tydzień na akceptację, bo musi to zaakceptować ciocia, babcia i pies szefa dyrektora, brata dyrektora. Więc to było trudne, szczególnie, że my mieliśmy jakby kolejne jakieś nowe pomysły na ten temat i ja też jakby moją domeną, jakby moją takim kartą tutaj, którą chciałam użyć, było to, żeby to było ciekawe, żeby to nie było nudne, żeby, mimo że to jest spektakl, który jest
mówi o poważnych tematach, ale jest jednak musicalem, żeby to też było ciekawe, żeby pokazać ten dualizm. Więc tak mówię wam, no nie byłabym sobą, gdybym też nie chciała dołożyć czegoś od siebie. I więc tutaj powstał też taki pomysł, żeby wstawić w treść tego bukletu napis, który ja osobiście znalazłam w szpitalu psychiatrycznym na ścianie, w korytarzu, ponieważ mój tato cierpi na tą chorobę, więc jakby ten projekt był dla mnie o tyle bardziej szerszy emocjonalnie, że był bardzo autorski. I jak tu przekonać instytucję, która robi coś dla szerokiego gremium, a ja go traktuję bardzo osobiście, no więc trzeba rozmawiać z takimi ludźmi i dawać im do zrozumienia, że jeżeli się żyje na przykład w strukturze takiego problemu, to dużo łatwiej się potem z tym to przełożyć na pewien design. Więc dzięki temu, że ja zgłosiłam taką potrzebę i że chciałabym, żeby ten napis, żeby ten tekst się znalazł w drukowanym buklecie, to osoba, projekt menedżer z teatru bardzo się postarała, żeby dyrektor i jak gdyby władze zarządu się na to zgodziły i dzięki temu jakby ten projekt jest naprawdę totalnie prawdziwy i to było bardzo jakbyś tam wartością dodaną. I chciałabym jakby szybciutko przejść do tematu, który jest jakby trochę takim clue tego naszego spotkania, czyli projekt Spotify. Jak to się w ogóle stało, że taki projekt do mnie trafił i że miałam okazję go wykonać dla marki międzynarodowej i z czego to się, od czego to się zaczęło, bo nie od początku było tak super ładnie i kolorowo. A więc zaczęło się od takiego tradycyjnego cześć. Ja wam teraz pokażę screeny z mojego maila, żebyście też nie byli zaskoczeni, że to nie będzie jakieś super ładne, ale to wyglądało w ten sposób. Chcielibyśmy zaprosić i zaproponować współpracę przy planowanej na maj kampanii ze Spotify. No więc to jestem ja. A to był wieczór, jakaś 22 w ogóle. Kto o tej porze pisze maile z takim pytaniem? No więc dalej idąc, zadali mi takie pytanie. Czy chcielibyśmy wykorzystać twój talent i przygotować na potrzeby klienta kilka twoich kreacji? No więc to już było dużo lepsze, tak? Bo już powiedzieli twój talent, więc już tutaj pojechali moje ego i poczułam się zdecydowanie lepiej. Idąc dalej, czy byłabyś zainteresowana taką współpracą? Będę zobowiązana za odpowiedź nawet odmowną. No więc tak siedzę sobie, myślę, odmowną. Jakby do licha, no kto w ogóle odmawia takich projektów, więc przez 10 minut to byłam ja. Tak. Po 10 minutach trochę mi spadło ciśnienie, bo jakby trochę się dowiedziałam więcej rzeczy, jeszcze z szczegółów z maila. Oczywiście ja nie powinnam wam tego mówić, wiecie. Wszystko jest w umowie. I tutaj pokazuję wam efekt finalny, żeby też nie było, że tylko mówię i pokazuję śmieszne obrazki. Tu jest jakby pierwsza praca z sześciu, które powstały do tej kampanii. Kampania dotyczyła promocji Spotify Premium dla studentów, więc odbywała się na przestrzeni maja i czerwca, a odezwali się do mnie pod koniec kwietnia. Więc czasu było bardzo mało. Spotkaliśmy się w siedzibie agencji, która obsługuje Spotify. Nie ma siedziby Spotify w Polsce, więc tutaj było tak, że zaproszono mnie na spotkanie do agencji, która to obsługuje. Posadzono przy stole, przedstawiło mi się 20 tysięcy osób i przedłożono na stół rzeczy, które mnie powinno najbardziej interesować. Pokażę wam teraz te projekty, żeby was też trochę zainteresować wizualnie. O tyle, o ile projekt był ciekawy, to klient, który jest globalny, można by powiedzieć, że będzie bardzo wymagający i że będę musiała bardzo dużo rzeczy w tych projektach zmieniać i robić pod niego. Okazuje się, że klient jedyne, co ma mi do powiedzenia, to jest, że zna moją twórczość, bardzo mu się to podoba, wyłożył wydrukowane moje projekty, które funkcjonowały wcześniej gdzieś w jakichś innych okolicznościach i on powiedział, właśnie tego chcę. To chcę, żebyś zaprojektowała dla nas. Więc to jest taka sytuacja win-win, totalny win dla twórcy, kiedy może zrobić coś, czym się zajmuje zawodowo na co dzień, może zrobić projekt dla bardzo fajnej marki, no, którą nie mówię, że się utożsamia, ale jestem bezpośrednim odbiorcą Spotify. Myślę, że bardzo dużo osób z was też słucha muzyki podczas pracy. I powstaje sześć różnych projektów, które symbolizują korzyści płynące z Spotify Premium. Na tym spotkaniu ustalamy pierwsze szczegóły i ja też jestem bardzo czujna podczas takiego spotkania, ponieważ wszyscy są bardzo zadowoleni, a to nie jest za dobre, kiedy wszyscy są podekscytowani, bo tu pojawia się taki radar, żeby uważać.
No więc ustalamy między sobą, że projekt będzie w digitalu, będzie na rynek polski, zafunkcjonuje przez 2-3 miesiące, to jest maks, już nawet chyba za dużo powiedziałam, bo chyba sesja trwa krócej, prawda? Chyba, że ktoś ma wrzesień, no to dłużej. I jak gdyby na tym stanęło, na tym te rzeczy były bardzo gdzieś tam potwierdzone. Ja też 3 razy powtarzałam, że na rynek polski, tak? Tak, że na rynek polski, tak. Więc jak gdyby też utarłam w sobie taką myśl, że okej, jak gdyby mam świadomość, że to może być fajna współpraca, mogą wyjść z tego fajne rzeczy, więc muszę pilnować tego, żeby podpisać dobrą umowę. I tutaj jest taki motyw, który rozwija naszą współpracę o outdoor. Ponieważ tak wam powiedziałam i to się potem sprawdziło, jakby projekt został rozwinięty o outdoor. Więc dostaję wiadomość od klienta, że chciałby rozszerzyć licencję na OH, czyli na out of home, zrobić to w 3 miastach, będzie to trwało miesiąc. I jak ja to wyceniam? No ja to napisałam wam, że jakby to ta wycena wynosiła dwukrotność kosztu jednego projektu, a tak naprawdę tylko jeden funkcjonował w outdoorze, czyli właśnie ten pierwszy. Ale mówię to z takiego względu, żebyście też uważali, jakby podpisując umowę z klientami, którzy są duzi, albo robicie projekty bardzo rozbudowane, które funkcjonują na konkretnych polach eksploatacji, czytajcie umowy, bardzo to jest ważne, czytajcie umowy, każdy zapis jest bardzo ważny. Ja potrafię wrócić do klienta i podkreślać połowę umowy, bo sprzedaję na przykład ilustracje tylko do magazynu, a okazuje się, że w mojej umowie jest napisane, że klient może użyć ją w mediach typu metro, na jakichś ekspozycjach, w TV, może przerabiać. Na przykład ja się nie godzę na przerabianie swoich prac bez zgody, więc te zapisy są po prostu z automatu przeze mnie skreślane. Więc to trochę czasu zajmuje, żeby dogłębnie tą umowę sobie przejrzeć, ale absolutnie mówię wam, że się to opłaca i zaraz dowiecie się dlaczego. Ponieważ klient wysyła mi takiego maila. Bardzo spodobały się twoje prace, tu mówimy o Spotify, chciałby ich użyć w globalu. No i oczywiście mega fajna radość, bo szersze gremium zobaczy te projekty. Z drugiej strony jeszcze większa radość klienta o treści, no to co, czy możemy ich użyć? No i w tym momencie zapala mi się lampeczka i mówię, no ale zaraz, przecież moja umowa jest podpisana na rynek polski tylko i wyłącznie. Więc pojawiają się pytania z mojej strony. Na jakie rynki, kiedy, jaki czas, jakie nośniki, czy print, czy digital, jakie państwa? No więc klient zwariował. Klient zwariował i dopiero tutaj zaczyna się prawdziwa negocjacja. To są slajdy, możecie sobie zrobić zdjęcie, może wam to się do czegoś potem przyda. Ja napisałam w skrócie to, czego tak naprawdę przy takich projektach nie robić, czego nie robić, czyli właśnie 100% przekazywania praw majątkowych do takich projektów. No chyba, że macie 100% pewność, że już z automatu wykorzystaliście potencjał tego projektu tu i teraz, czyli że już nic z tego nie wyciśniecie i że albo wam po prostu nie zależy. A na drugą kwestią jest to co fajnie robić i to, na co zwracać uwagę. I jeżeli będziecie mieli okazję pracy z takim klientem, który jednak wymaga szerokiej umowy i jakichś rozbudowanych negocjacji, to żeby tak to wyglądało. Więc tak, to jest fajne, czyli przekazywanie praw majątkowych na rynek polski, tak to wyglądało u mnie. Rozszerzyłam umowę o outdoor, czyli podpisywałam aneks do umowy. I po czym kolejno była dopisana kolejna umowa, czyli na rynek globalny. Więc gdybym tego nie zrobiła, gdybym podpisała od razu umowę na przekazanie praw, to zrobiłabym 2 razy mniej. I to jest bardzo, bardzo ważne przy takim projekcie, bo jednak to jest projekt, w którym zarabiasz w euro, a nie w złotówkach. Tu są ważne pytania. Zróbcie sobie zdjęcie. To jest coś, co ja bardzo często zadaję każdej osobie, która do mnie pisze i chciałaby coś zrobić i czy ja już to zrobię i że to zrobię za 2 dni, za 5 i jak i co dlaczego, więc ta osoba otrzymuje mniej więcej taki zestaw pytań. Już, tak? Wszyscy? Nie? To jeszcze raz.
Już? Dobra. No dobrze, więc jeszcze mamy tą kwestię pieniędzy. To było bardzo trudne, żeby wycenić projekt, który jest w sumie na skalę globalną w jakiś sposób, bo Spotify wykorzystywał te grafiki na swoim portalu partnerskim dla najważniejszych 10 klientów. Więc ja oczywiście widziałam 6-0 z tyłu. To nie jest 6-0, żeby nie było, jakby to jest w ogóle, to jest mit. Natomiast faktycznie to jest projekt, który daje realny przepływ gotówki i z którego moglibyście na przykład przeżyć rok, tak myślę. Myślę, że każda z was mógłby przeżyć za to rok. No ale tak mówię, no, połowy tego by nie było, gdyby podpisana umowa i przekazanie praw, więc bardzo was jakby zachęcam do pilnowania takich rzeczy. A teraz pokażę wam slajd, który pokażę na chwilę i żebyście też sobie mogli przyswoić różnego rodzaju stawki, w jakich ja pracuję, w jakich mniej więcej branża pracuje. Pokazuję to na chwilę i zaraz wyłączam, więc szybko to zdjęcie. I to nie jest tak, że ja, nie wiem, to nie ma się czym chwalić, bo to nie jest tak, że ja robię tylko rzeczy, które są na dole tej stawki. Raczej gdzieś tam plasuję się między drugim a trzecim tutaj pod punktem. Ale to mówię, pokazuję wam to z tego względu, ponieważ bardzo wielu z was zaniża swoje możliwości finansowe i wykonywanie różnych projektów. I ja po prostu mówię to z takiego punktu, że lepiej się wycenić lepiej, bo w ten sposób trochę wychowujemy sobie klienta i ja pokazując na przykład pierwszy napis prostej ilustracji prasa od 800 zł, to jest tylko i wyłącznie kwota od, albo jest to taka, od której moim zdaniem jest to sprawiedliwe robić ilustrację do prasy. Mówię to po to, żebyście nie robili czegoś za bezcen, za tak zwaną bułkę, bo to jest ewidentne psucie rynku i ten klient jest wychowywany na tym, że może po prostu potem sobie szachować między takimi cenami i wybierać sobie coś gorszego, więc to jest taka moja uwaga, żebyśmy też szanowali siebie pod względem takim, że nasza praca też powinna być odpowiednio wynagradzana, więc dlatego wam pokazuję moje stawki, moje i generalnie takie, które funkcjonują w branży, jakiej ja pracuję. No dobrze, a co z briefem, tak? Jakby projekt rozbudowany, jak to wygląda z briefem? Więc Spotify jest o tyle ciekawym przykładem, że jako klient jest idealnym klientem, bo jest wyrozumiały, dużo rzeczy mu się podoba, rozumie, że jest, że autor ma swoje, ma swoją stylistykę i też przychodzi specjalnie po pewien styl projektanta, ale też ja dostaję paczkę, tak zwany brand book, cały guideline projektowy marki, który jest ogromną księgą i każdy rodzaj informacji, każdy rodzaj grupy odbiorców, czy podział na master brand, czy na ten otwarty Spotify, czy właśnie ta część premium, którą my projektowaliśmy, jakby wszystko jest gdzieś tam w jakichś twardych ramach projektowych, więc to nie jest tak, że ja miałam totalną amerykankę, jeżeli chodzi o projektowanie. Ale też musiałam się trzymać pewnych zasad kolorystycznych, czy po prostu takich, w których funkcjonuje marka premium. To jest w ogóle bardzo ładne, bardzo spójne projektowo. I też odnosi się do takiej popkultury i tych obrazków, które wam teraz pokazuję, to jest taka pierwsza i główna referencja, jaką wtedy dostałam. Więc jedyne hasła, jakie padły w briefie, to są te trzy słowa. I tak naprawdę klient powiedział mi, otwieram ci drogę, wykorzystaj swoją kreatywność, ja ci nie będę mówił, co ma być na danych projektach, to ty otrzymujesz od nas hasła, które muszą zafunkcjonować, a reszta musi jakby się tym obronić się obrazem, więc to jest sytuacja przed poprawkami i po poprawkach. Więc pokazuję to dlatego, że bardzo fajnie przegadany wcześniej brief, bardzo fajnie przegadane wcześniej rzeczy, które potrzebuje klient, czyli moje zrozumienie względem jego potrzeb i bardzo mały potem proces poprawek, bo generalnie rozumiemy się i wiemy, czego od siebie oczekujemy. Więc ta praca była bardzo płynna. O, to powinnam przy oklaskach puścić. Ale co nie znaczy, że wszystko było gładko i prosto zapodane. Jest kilka o kulturze szkicu. W mojej pracy nie ma szkicu i to jest bardzo trudne też do przyjęcia przez klienta, bo jak to nie dostanę czegoś, co będzie naszkicowane i nie będę mógł sobie tego wyobrazić. No niestety zakładam, że 3/4 tej sali, a może was więcej, mamy rozbudowaną wyobraźnię, jesteśmy grafikami, projektujemy, ale klient nie widzi bardzo często tego, co my widzimy.
I mnie jest też trudno potem powiedzieć, słuchaj, dostaniesz gotowy projekt, rób z tym, co chcesz. No ale jestem trochę zmuszona do tego, żeby go też zachęcić do tego, że słuchaj, ja zrobię to w takim stylu, w takiej kolorystyce, użyję takiego tworzywa, takich materiałów, a ty mi po prostu potem powiesz, czy tobie się to podoba, czy nie. Więc tu jest duże ryzyko takie, że powstały i szereg innych prac, które po prostu były odrzucone z jakichś różnych względów przez klienta. Mimo, że miałam ogromną miłość do zebry bez pasków, to nie udało się jej przepchnąć. Więc jak gdyby to jest też taka struktura tej pracy ze zdjęciem i z jego przeróbkami, że nie ma tej kultury szkicu. Tak wygląda mniej więcej pulpit pracy. Więc jak widzicie, to nie jest po prostu kolaż wycinany. Tak, tego było bardzo dużo. I finalne prace były oczywiście jeszcze przygotowane pod animację, więc warstwy musiały być odpowiednio spłaszczone, odpowiednio nazwane, żeby po prostu to też świetnie się tam gdzieś tam przełożyło na After Effects i można było stworzyć bardzo proste, zalupujące się grafiki. I tak, te obrazki, które wam teraz pokazuję, to są obrazki 2D, jakby tutaj to jest robione wszystko w Photoshopie. O, i tutaj też wam pokażę jeszcze, jak to mniej więcej wygląda przy, jak się szybko projektuje. Tak. Mam bardzo mało czasu, tu jest taki zegar czerwony, wy go nie widzicie, ale on... Jest jeszcze taka sytuacja jak press pack, czyli bonus i bardzo mało osób to na początku swojej drogi projektowej wykonuje. Ja to zaczęłam wykonywać przy projektach, które były dosyć małe i które właśnie nie miały wsparcia PR-owego, albo które po prostu nie brały pod uwagę tego, że to się może w jakiś sposób fajnie przełożyć na jakieś tam wyniki oglądalności albo tego, że dotrą do szerszej grupy odbiorców. I dlatego jeżeli zrobicie jakiś projekt już dla kogoś i możecie się czymś pochwalić, to zachęcam was do zrobienia czegoś takiego jak press pack. To jest taka krótka informacja prasowa, gdzie publikujecie swoje prace, opisujecie je co, jak, dlaczego, dla kogo i jakie temu cele przyświecały i staracie się wysłać do mediów branżowych albo tych, które akurat interesują klienta albo też was interesują i jak potem to fajnie się przekłada, jak to rezonuje na wyszukiwanie. Jakby bardzo też podobna rzecz zafunkcjonowała przy projekcie Spotify Premium, tylko że tutaj to już było wsparcie agencji PR-owej. I tu już na sam koniec chciałam opowiedzieć o sytuacji już mniej takiej wow i mniej takiej przyjemnej jak współpraca z klientem, który jest jednak duży, a praca z nim jest bardzo przyjemna. To jest plakat wykonywany na stulecie niepodległości. Odbiorcą tutaj klientem był Facebook, więc można powiedzieć, że no marka duża i ja sobie trochę strzeliłam w stopę tym projektem i powiem wam dlaczego. Otóż okazało się, że wizerunek marszałka jest dosyć trudny i to, że dowiadujemy się po jakimś czasie, że jest domenie publiczne, jest dobrem na naszym wspólnym, okazuje się, że jest to prawda, więc mogę go użyć, ale okazało się w trakcie pracy, ale już po zrobieniu, że uczucia związane z marszałkiem nie są do końca klarowne dla wszystkich, więc spotkałam się z takim no, nie do końca szczerym odbiorem, albo też nazwałabym to hejtem, jeżeli chodzi o marszałka. Ja tego nie rozumiem, wydawało mi się, że to było fajne. Pokazuję wam to z tego względu, żebyście mieli na uwadze, że proces pracy z taką materią jest bardzo często podzielony na etap researchu, zdobywania zgód, docierania do ilości materiałów, które chcemy użyć w projekcie, a ta część projektowa to jest jak gdyby te kolejne pół projektu. Więc nie jest to, że widzicie efekt finalny, który jest na przykład plakatem, key visualem, nie wiem, obsługuje jakąś markę modową, lifestyle'ową i tak dalej. Zatem idzie taki proces i podział, który dzieli się na research, na te elementy, które składowe plakatu i dopiero sam plakat. Więc ja dostawałam bardzo dużo pytań już po zrobieniu plakatu, skąd dany element się wziął. Więc jakie jest źródło zdjęcia marszałka? Jakie jest źródło orderów i kasztanki? Czy ja mogę potwierdzić prawdziwość odznaczeń marszałka? Jakby wszystko, byłam w tym projekcie bardzo, bardzo głęboko przeszukana. Tak wyglądała nasza korespondencja i dalej, dalej, dalej. Więc
Do projektu była dołączana oczywiście cała lista rzeczy, których użyłam do projektu, skąd pochodzą, czy są w domenie publicznej, czy ja miałam do nich prawa, czy możemy ich użyć komercyjnie, ponieważ zakładając, że Facebook jest dużą firmą i ostatnie, czego sobie życzą, to mieć problem z takim projektem, to ja po prostu dostarczałam każdą informację, skąd jest dana rzecz. I na koniec dostałam taką informację, skąd jest na przykład rzeźba. Więc ja wysyłam screena, że wiesz, rzeźba jest z jakiegoś tam uzyskana zgoda z jakiegoś portalu, że ktoś dał mi pozwolenie. Więc no, takie projekty zżerają dużo energii takiej wewnętrznej i ten projekt ostatecznie, mimo że wydaje się komuś wesoły, fajny, miły i propaguje bardzo podniosłe wydarzenie, to w związku z tym, że ja muszę wykazać się taką dużą skrupulatnością i dostarczeniem takich informacji sprawia, że ja po prostu osiadają emocje. I na sam koniec chciałam wam pokazać projekt, który jest najnowszym, gdyby gdzieś tam chciałam go wrzucić, bo on jest takim creme de la creme, czyli projektem, który funkcjonuje Printzie, czyli jest to gotowy projekt wydrukowany, to nie jest mockup, bo ktoś zapytał się mnie ostatnio, czy to jest mockup, to nie jest mockup. To jest album muzyczny dla grupy Loki, która się do mnie zgłosiła i poprosiła mnie o to, żebyśmy zrobili pracę, która jest analogowa, czyli zrobiona ręcznie i żeby ją po prostu przerobić na coś, co będzie w digitalu, więc to, co macie po prawej stronie na górze, to jest ręcznie zrobiony projekt i on dopiero został przekonwertowany, przeprojektowany już do formy opakowania, pudełka i takiego całej oprawy graficznej grupy, co dla mnie jako do projektanta, który zajmuje się takimi rzeczami, jest super, super doświadczeniem i też wam życzę takich doświadczeń. To jestem ja, jak ja patrzę na projekty, więc życzę wam ciągłej pasji w tej pracy. Oczywiście to zżera bardzo dużo emocji i czasu i bardzo dużo poświęcamy takim projektom, ale dopóki jak gdyby macie tę ochotę i chęć pracy, to naprawdę można robić rzeczy magiczne i życzę wam tego też w swojej karierze zawodowej. Dziękuję.